28 czerwca 1919 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. Był on najważniejszym z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych. Jednym z jego postanowień było przyznanie Polsce większości ziem zaboru pruskiego oraz przeprowadzenie plebiscytów na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku. W 103. rocznicę porozumienia, które miało przynieść Europie długotrwały pokój, świętowano w Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskich. Musimy o tym pamiętać, o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj spotykamy się, aby uczcić pamięć w szczególności Romana Dmowskiego, który, przypominam, tutaj w tym miejscu, w tym domu spędzał ostatnie chwile swojego życia, tutaj zmarł. Od wielu lat, od początku traktujemy Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie jako tą kolebkę polskiej niepodległości i staramy się, czynimy wszystko, aby ta instytucja rozwijała się. O naszych zamiarach, o naszych planach, to już mówiłem, początki już nastąpiły. Wierzę, że to miejsce będzie miejscem takim szczególnym, nie tylko tutaj dla ziemi łomżyńskiej, dla powiatu łomżyńskiego, ale dla wszystkich Polaków. Dmowski, który wspólnie z Paderewskim złożył pod traktatem pokojowym podpis w imieniu Polski, tak wspominał ten dzień. Nigdy, jak w owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi chwili. Dla nas, Polaków, poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tekst traktatu, który Niemcy mają podpisać. Traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie, mocą którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. No niewątpliwie bardzo wielka rola Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego. Europa przeżywała w latach 1914-1918 czas ogromnej wojny, która kształtowała nowy porządek światowy, a w szczególności w Europie. Trzeba pamiętać, że dla Polski były to ważne chwile, bo wracaliśmy na mapę polityczną i narodową w Europie. Udało się to w 1918 roku i tutaj ogromna rola była Romana Dmowskiego. Ona oczywiście wynikała z wieloletnich też jego działań. Przecież on był twórcą takiego odrodzenia narodowego. To, co zaczynał pod koniec XIX wieku, to, co się objawiało jako Liga Narodowa, później ten cały ruch narodowy, miało swój rezultat, między innymi poprzez te ustalenia, które dokonywano w Paryżu, w Wersalu. Natomiast też trzeba pamiętać, że na to, co ustalano przy stołach tych rozmów, bardzo ważną rolę również odgrywało to, co się działo w kraju. I też jest bardzo istotne, że mimo różnic, i to bardzo czasami ostrych, między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim, w tym momencie, kiedy wojna się kończyła, kiedy ustalał się nowy porządek światowy, dokonano takiego wspólnego ustalenia i współdziałania, tak aby ta reprezentacja Polski w Paryżu brzmiała jednym głosem. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Roman Dmowski przez dziesiątki lat przygotowywał się na taką chwilę, kiedy będzie mógł zaprezentować stanowisko Polski na tak szerokim forum międzynarodowym. Roman Dmowski nigdy nie założył własnej rodziny. Za taką przez blisko 30 lat uważał lutosławskich. Drozdowo stało się oazą spokoju polityka po powrocie z konferencji pokojowej w Paryżu w 1920 roku. To wyjątkowe miejsce w historii kultury, można powiedzieć, państwa polskiego, bo tu rodzina lutosławskich przyjaźniła się z panem Romanem Dmowskim, gościła go tutaj. Tu ostatnie chwile spędził, otoczony przyjaźnią i szacunkiem rodziny lutosławskich. I to dla dzisiejszej historii Polski jest doskonałym odniesieniem i uszanowaniem to, co zrobił Roman Dmowski dla Polski. Ta rocznica jest doskonałą okazją do podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy tworzyli Rzeczpospolitą po I wojnie światowej.
i szczególnie w tym miejscu, bo to dla nas Łomżyniaków, dla nas, dla ziemi łomżyńskiej jest doskonałym symbolem, że w tym budynku mieszkał Roman Dmowski, tworzył różnego rodzaju sytuacje polityczne, ale też i kulturalne dla państwa polskiego. Jesteśmy z tego dumni i co roku chcemy uczcić pamięć Romana Dmowskiego, bo to wielki Polak, wielki patriota i zasługuje na nasz szacunek i na naszą pamięć. Polskę na konferencji w Paryżu reprezentowali oprócz Romana Dmowskiego premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski. W stolicy Francji wspierało ich kilkudziesięciu uczonych i polityków, którzy tworzyli delegację polską. Jednak to Dmowski wyróżniał się spośród nich wszystkich. Myślę, że dla Dmowskiego niepodległość to było tak jakby bardzo wiele elementów, które miały gwarantować silną państwowość, niezależną, niechwiejną, taka, która będzie mogła prowadzić własną politykę międzynarodową i taka, która nie będzie narażona na wewnętrzne rozdarcia. I temu miały właśnie zagwarantować w dużej mierze granice zachodnie, no i też powiedzmy ten kraj, który jest w dużej mierze patriotyczną, tak bym to powiedział. Stąd te przygotowania do tej niepodległości, stąd ten okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy rzeczywiście widać było tą manifestację patriotyzmu, szczególnie właśnie w tych ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Bardzo istotną kwestią było to, że Niemcy musiały podporządkować się jako państwo zwyciężone temu, co ustaliły zwycięskie państwa. Jak ważne również było to dla Niemców, no to możemy się przekonać chociażby po dziś dzień, no bo te słupy graniczne chociażby nad morzem Niemcy ustawili i to robili naprawdę z dużą precyzją oraz bardzo dokładnie to wszystko oznaczając, bo dla nich to też była jakaś trwała odpowiedź i jednocześnie coś, czego oni wiedzieli, że będą musieli się przez dłuższy okres trzymać. Dmowski, nazywany ojcem polskiej niepodległości, właśnie w Drozdowie lubił pracować, pisać, miał tu nawet swój własny pokój. W zbiorach Drozdowskiego Muzeum znajdują się cenne pamiątki, m.in. zdjęcia, dokumenty i listy pisane przez męża stanu. Przez lata przechowywano tu także pieczęć, którą sygnowano traktat wersalski. Przez długi czas Maria Niklewiczowa, ostatnia właścicielka Drozdowskiego dworu, a zarazem ta osoba, która opiekowała się Dmowskim podczas ostatnich miesięcy jego życia, miała osobliwą pamiątkę tutaj w Drozdowie, mianowicie tłok z herbem Pobóg, który został odbity na traktacie wersalskim, który podpisywał Dmowski i Paderewski, a więc pamiątka wyjątkowa. Dzisiaj jest w zbiorach rodziny. Będziemy starać się ją pozyskać właśnie pod kątem przyszłego remontu i poszerzenia naszych wystaw historycznych o bardzo dużą, kompleksową wystawę poświęconą Romanowi Dmowskiemu i rodzinie Lutosławskich. Jubileuszowym wspomnieniom towarzyszyła wystawa Senat wczoraj i dziś, w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP, którą otworzył senator Marek Komorowski. Bogato ilustrowana ekspozycja prezentuje historię Senatu od początku powstania Izby do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Przy okazji konferencji na temat traktatu wersalskiego jest wystawa Senat i dziś. Jest to związane z setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu w II Rzeczpospolitej, które miało miejsce 28 listopada 1922 roku. I w tym roku również 28 listopada jest planowane uroczyste posiedzenie Senatu. Tutaj mamy przygotowaną przez Kancelarię Senatu wystawę, są plansze obrazujące historię Senatu od I Rzeczpospolitej do dnia dzisiejszego. Można powiedzieć, że Senat zawsze był przy suwerennej, niepodległej Polsce. Jak była w pełni suwerenna, była druga izba wyższa parlamentu, Senat, niezbędna też do stanowienia prawa, do pełnego obrazu polskiego społeczeństwa. Uroczystość zakończył występ Małgorzaty Marczyk, pianistki z Zambrowa, podczas którego uczestnicy rocznicowego spotkania mogli usłyszeć utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Światowej sławy kompozytora, jednego z sygnatariuszy traktatu wersalskiego, przywracającym Polskę na mapę Europy.
Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone Traktatu Wersalskiego 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski, dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego. Warto też wspomnieć w ogóle o ogromnej roli Dmowskiego podczas I wojny światowej. Mówimy czasami armia Hallera, ale równie dobrze moglibyśmy mówić armia Dmowskiego. Dmowski miał nawet w pewnym momencie propozycję dowodzenia tą armią, ale jako że był politykiem i uważał, że należy dowodzenie oddać wojskowym, to uczyniłoby armię polityczną, gdyby objął to stanowisko. To potem generał Haller został dowódcą i ta błękitna armia tak się przyjęło, że była nazywana armią Hallera, Hallerczykami. Ale zasługi Dmowskiego w powstaniu tej formacji zbrojnej, która liczyła kilkadziesiąt tysięcy, w roku 1919 była to ogromna pomoc dla Polski, która mówi się czasem wybijała się na niepodległość, ale pamiętajmy, że odzyskanie niepodległości to był proces bardzo trudny i bolesny, więc te kilkadziesiąt tysięcy świetnie uzbrojonych, dobrze wyszkolonych żołnierzy z czołgami Renault FT-7 to była wielka militarna pomoc dla odradzającej się Polski. To też swoisty ewenement, bo pamiętajmy, że werbunek polskich żołnierzy był prowadzony na terytorium Stanów Zjednoczonych. W historii USA nie ma drugiego podobnego przypadku, że rząd USA zgadza się na to, żeby na ich terytorium prowadzić werbunek do de facto no, obcej armii, co prawda sojuszniczej, ale obcej. Tutaj zasługi Dmowskiego są duże, oczywiście w tym wszystkim też trzeba widzieć postać Paderewskiego, ale ich zasługi można mniej więcej rozpatrywać na równi. Bardzo ważne kontakty Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych były kapitałem, które umożliwiły stworzenie tej formacji, ale bardzo ważne kontakty w Anglii, Francji, Dmowskiego również się do tego przyczyniły. Mówiono o Paderewskim jeszcze w czasach mu współczesnych, że był podwójnym bohaterem sztuki i ojczyzny. Jako artysta potrafił swoją sztuką i siłą swojego talentu zachwycać oraz porywać największe audytoria. Dzięki temu mógł utorować sobie drogę do świata polityki i w efekcie uczynić wiele dobrego dla ojczyzny, którą wielbił, szanował, której służył ponad wszystko.